tutaj woda jest, bo byłem samochód, to wiadomo, że zostało, ale Astra bez rdzy, niski przebieg, opony przednie, 2021 rok, zimowe. A jeszcze tak zrobię, że zobaczcie, rdzy nigdzie nie ma, progi idealne, nadkula również. Jeszcze drzwi otworzę, żeby pokazać. Są tylko brudne, trzeba by umyć, ale nie miałem jak umyć na normalnej myjni, ale rdzy nigdzie nie mam. Te szyby oryginalne. Piękny biały kolor. Ładna, bo ciemne lampy z tyłu. Wersja EcoFlex, czyli 1.4, 90 koni. Tutaj brudne zostało, ale to moje mydło, nie domyłem. Progi. Może te drzwi pokazać. Tylko brudne, tutaj też nie ma, rdzy nigdzie nie ma. Bardzo piękny biały kolor. Niski przebieg. Tutaj szyba, 2009 rok, WIN. Chcę sobie popatrzeć. Piękna. W środku jest jak nowy samochód. A i rączka, nic nie zniszczona, nawet nie odbita. I często w tych modelach się wgniata ten materiał, tutaj jest ładny. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Przełącznik do świateł, też zniszczony fotel. I fotel zero przetarcia, jak nowy. No ale nie ma się co dziwić, skoro samochód ma przejechane jedynie 119 tysięcy km, no prawie 120, ale to już może przyszły nabywca zrobi tyle. Tutaj kierownica. Kierownica mogę pokazać, ale ona nie ma nawet śladu zużycia. Tu nawet oddalę, o, żeby było lepiej widać. Teraz chcę zobaczyć, jak wygląda kierownica przy tym przebiegu. Jeszcze tutaj często się wyciera, tutaj nawet nie jest wytarte, nic. Piękne. Tutaj nie ma dużego wyświetlaczu, no ale nie można mieć wszystkiego niestety. Radio CD30 z ustawianiem basów, głośności. Nie mogę teraz puścić, bo jak dam na YouTube'a muzykę, to od razu zbanuję. Klimatyzacja sprawna, działająca oczywiście, nie ma tutaj innej opcji. Tutaj zapalniczka, nikt nie palił, ładna. Kawałka zmiany biegów, tak pokażę. O, żeby pokazać całą, ale nie zniszczona, jest naprawdę bardzo ładna. Tak wygląda tutaj z daleka, tu wiadomo. A taka wersja wiadomo, podstawowa, ale wszystko co trzeba mieć, ma wspomaganie. Poduszki, klimatyzację, radio, 5 biegów, bardzo dobry silnik, 1,40 koni, wiem, nie jest demonem prędkości, ale też jakoś najgorzej się nie odpycha, jedzie bardzo fajnie, mało pali, więc koszt użytkowania takiego modelu jest bardzo mały, już to nie moja pierwsza Astra, więc też mogę wiele powiedzieć o tym, jaki jest koszt utrzymania faktycznie i też również jak ludzie ode mnie kupowali takie samochody, to nie czekali praktycznie na nic, bo tu się nie ma co zepsuć. Tutaj tył, jeszcze pokażę fotel pasażera. Pogoda taka jesienna, mamy 29 grudzień, kurczę. Bagażnik, no, bagażnik jest sporych rozmiarów, jak na Astrę czy drzwiową, to wiadomo, tu nie ma koła pełnowymiarowego, jest zestaw naprawczy, a to tam zdjęcie jest na ogłoszenie, to proszę zobaczyć, to będzie. To jest ten napis EcoFlex, słynny. Jeszcze to pokażę. To jest brudne, to już mówiłem. Tutaj też fajna, niezniszczona jest, naprawdę. Tutaj książki serwisowe, wszystkie dokumenty są. Bardzo ładne, a samochód będzie. Poduszka powietrzna jest. Wiadomo, tutaj też. Tutaj w słupku jeszcze jest poduszki.
Z tego co pamiętam, jeszcze tutaj jest poduszka, dokładnie, tam z tyłu nie ma. I też pokażę tył, jak wygląda. O, bardzo ładny. Naprawdę jest to chyba pierwszy moja z takim przebiegiem, więc jestem dumny z tego zakupu, bo ciężko taką zdobyć. Bardzo ładny biały kolor. Jeszcze mam do tego czarne felgi letnie, więc ona się już prezentuje w ogóle bardzo, bardzo ładnie.